26 września, niedziela, analiza weekendowa, spółki z indeksu WIG20. Tutaj na początek takie przypomnienie, bo zawsze powtarzam, że każdy może sobie sprawdzić sam, ale no, dzisiaj akurat tak nie naszło, więc spójrzmy chwilowo na okiem na to, jakie spółki z indeksu WIG20 mają największy udział. No i widzimy, że takim niewątpliwym liderem jest spółka PKO BP, a zaraz po niej właściwie w podobnym stosunku, no ale no mimo wszystko tak według kolejności KGHM, Allegro, PKN, PZU. Potem już trochę mniejszy udział PKO i potem CD Projekt i Dino. Czyli widzimy, jakie spółki mają wpływ na największy wpływ na wartość, na wielkość indeksu. A teraz przejdźmy do analizy. Tutaj oczywiście zostajemy przy elemencie, nazwijmy to, układu alfabetycznego, czyli rozpoczynamy od spółki Allegro, która w tym tygodniu wykonała ruch spadkowy, wyznaczając na wykresie tygodniowym czarną świecę schodzącą do rejonów około 60 zł, oczywiście zamknięcie minimalnie niżej, no jest tam 59,64, minimum było na 59,50, ale wiadomo, o co chodzi, do strefy tutaj tego takiego, jak gdyby po wyjściu do strefy oporu. Jednak pamiętamy cały czas, że w tym długim terminie pójście do góry było trójką. W związku z tym podstawowy scenariusz dalej zagrożenia to jest zejście na nowe dołki, czyli wybicie tutaj poziomu 49. A jak gdyby ten cały układ zostałby, no moim zdaniem, potwierdzony, że pędzimy, idziemy na nowe dołki w momencie wybicia tutaj minimum tej świecy, czyli 57-100. Jeszcze do tego nam trochę brakuje, w związku z tym możemy tu mieć do czynienia, gdzie po impulsie mamy korektę i teraz, ale teraz rynek by musiał zawrócić. Na razie jest pesymistycznie, jeśli chodzi o średni termin, bo zarówno to wyjście do góry, jak i teraz ten układ, który się buduje, to może być jakby na generalnie pierwsza, druga i teraz pierwsza, druga i rozpoczynamy dopiero trzecią, która zejdzie tutaj poniżej, potem czwarta, piąta i dopiero ewentualny koniec całego spadku. Natomiast jeżeli by się tutaj coś jednak obroniło, ta strefa oporu by jakoś wybroniła, no to jest szansa, że wtedy, tak jak mówiłem, jakaś pierwsza, jakiś impuls, korekta i znowu impuls, czyli wybicie wtedy 50, 77 i pójście w kierunku tych 80 paru złotych. Spójrzmy zatem, jak to wygląda na wykresie dziennym. No na wykresie dziennym to jest właśnie to, co powiedziałem, że tutaj mamy tą strefę, tą ostateczną, ale taką tą taką najistotniejszą, bo zejście poniżej tej strefy powinno być elementem, który nas sprowadzi na nowe dołki. Natomiast zwróćmy uwagę na to, jak wygląda ten cały drugi spadek, bo po tym pierwszym spadku od szczytu mamy teraz drugi, który ten dołek pokonał. Jak widzimy, doszliśmy tutaj do tej strefy szczytowej, tak, ją delikatnie naruszając, ale jeżeli się przyjrzymy, no to mamy pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Czyli tutaj jest jeszcze szansa na to, że ten ruch, tutaj ten ruch spadkowy, ten impuls spadkowy, no zostanie powstrzymany przed wybiciem tutaj tego poziomu 57 zł. Istnieje szansa, ale oczywiście nie mamy żadnych podstaw do tego, aby dokonywać zakupów tej spółki, jeśli chodzi o sprawy od strony technicznej, tak, ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie, aby to była pierwsza, druga i teraz rozpoczynała się trzecia, która, tak jak powiedziałem, zejdzie i wybije nam ten tutaj dołek z maja tego roku. Na razie żadnych sygnałów mogących świadczyć o zakończeniu spadku, a jedynie widzimy, w jakich poziomach jesteśmy i że to są rejony, które jeżeli popyt ma się aktualnić i zmienić tutaj kierunek i ma tutaj dojść do zatrzymania, to właściwie musi zacząć działać już teraz. Kolejna spółka to CD Projekt, który na wykresie tygodniowym znowu utworzył nam czarną tutaj szpulkę, mamy tutaj harami. No to mimo wszystko cały czas, pamiętajmy, jesteśmy tutaj w tendencji spadkowej, nie mamy żadnego wybicia, a więc no o tym średnim terminie cały czas droga otwarta na nowe minima i kierunek 140 zł. Patrząc teraz na wykres dzienny, no to dojście do dużego overbalansu, no i jeżeli tutaj wybijemy poziom 183 zł,
No to już bardzo mocno będziemy mieli, ryzykowali tym, że za chwilę zostanie wybity poziom 176,60, a jeżeli on zostanie wybity, no to dostaniemy, no, będzie już naprawdę mocne wskazanie na to, że mamy tutaj układ korekty pędzącej na dół i wybijamy i idziemy na nowe dołki. No to jest to, że w tej chwili jest walka tego ewentualnego zatrzymania, bo pamiętajmy znowu od drugiej, jeszcze cofając się jeszcze bardziej, tak? Tutaj mamy podwójny dołek, wyjście, wybicie ostatniego potwierdzonego dołka i tutaj mamy po tym ruchu do góry mamy na razie korektę i tu jest ta walka i no, kto ją wygra? Jeżeli zejdziemy poniżej, tak jak powiedziałem, tego poziomu 176,60, myślę, że duża część byków i zresztą słusznie się podda, bo będziemy jednak patrzeli znowu, że cena tej akcji będzie schodziła na niższe poziomy. Natomiast gdyby udało nam się tutaj te rejony obronić i następnie wybić poziom 196,50, no to otrzymamy taki dość istotny swingowy sygnał kupna, który w tym momencie powinien nas zaprowadzić co najmniej w rejony około 230-240, jeśli nie w rejony 290. Ale sytuacja na tę chwilę, zwłaszcza po tym piątkowym spadku, no jest dość mało ciekawa dla posiadaczy tych akcji albo dla tych, którzy chcą kupić, to znaczy dla tych, którzy chcą kupić, to może i fajnie, no bo mogą liczyć tutaj na niższe ceny, ale ci, którzy posiadają, no są teraz w stresowej, że tak powiem, sytuacji. Kolejna spółka to Dino. Tutaj w tym tygodniu znowu pojawia nam się górny cień. Pamiętamy, że tutaj mówiliśmy, że mogliśmy mieć pierwszą, drugą, trzecią, znaczy się tutaj druga pędząca, trzecia, sam ten cień jako czwarta, wyjście na szczyt jako fala piąta. Tu też widzimy te cienie, które na wykresach niższego rzędu pokazują nam korekty, a więc jest tutaj ryzyko, bo mamy zasłonę ciemnej chmury, teraz pin bar z wysokim górnym cieniem, aczkolwiek w korpusie białym, ale to są pewnego rodzaju już ostre zagrożenia dla kontynuacji wzrostu. No i teraz po tym, że tak powiem, całym ruchu widzimy zejście w korekcie odpowiadającej overbalance, wyjście na nowy szczyt, które mogłoby być takim wyjściem w ramach piątki w postaci takiego klina, tu w tym momencie bardziej trójkąta rozszerzającego się, ale wiemy o co chodzi. No i teraz jest silne upięcie w dół, ale pierwszy element, który jeszcze utrzymuje byków przy życiu jest to, że ten ruch nie wybił nam tutaj tego dołka, pojawił się skokowo większy obrót, więc jest szansa, że popyt jednak tutaj z dużych rąk przejmował jeszcze akcję, a gdyby tak było, no to oznaczałoby, że jesteśmy dopiero w początkowej fazie. Dla mnie osobiście, ja tak uważam, że tutaj jesteśmy, możemy być w początkowej fazie za chwilę jakiegoś większego ruchu do góry. Jeżeli wybijemy teraz poziom 330 w cenach zamknięcia, no to tutaj skłaniałbym się do tego, że rozpoczyna nam się co najmniej korekta tego całego swingu od poziomu około tutaj 240 paru złotych. Tak, ten cały ruch wzrostowy zostaje nam teraz korekcjonowany. Pierwsze zagrożenie, wybicie 330, potwierdzeniem tego moim zdaniem będzie wybicie tutaj 315. Kolejna spółka to KGHM, który znowu wykonał ruch do dołu. Co więcej, została wybita tutaj ta dość istotna, bardzo istotna, bym powiedział, strefa silna, o może tak, silna strefa wsparcia. Te trzy dołki mniej więcej na tych samych poziomach, to zostało wybite, to oznacza, że otwarta nas droga jest do poziomu 140 zł. A co by mogło to powstrzymać? No spójrzmy na wykres dzienny, który też raczej nie jest dobrym wróżbitą, bo mamy to wybicie tej strefy, podejście pod nią, nawet widzimy nawet bez dojścia i powoli się rynek cofa. Ale po pierwsze, bardzo ładnie wygląda po tym tygodniu wykres samej miedzi. To jest pierwsze element, a drugie, no tutaj mamy same układy trójkowe, czyli jesteśmy tak jakby w korekcie. No i teraz, jeżeli rynek wybiłby nam tutaj ten poziom tego szczytu, czyli 164,45 i równocześnie poszedł nad tą strefę, no to możemy mieć do czynienia z końcem jakiejś większej korekty, a potwierdzeniem tego byłoby wybicie 185. Jednak zanim do czegoś to dojdzie, no to tak jak powiedziałem, musi nastąpić tutaj ruch do góry. Natomiast w tej chwili cały czas należałoby mimo wszystko tutaj patrzeć i na kierunek w okolice 140, tu jeszcze na wykresie dziennym
możemy wyrysować jedną strefę trochę wyżej, czyli w okolicach 150 zł do wykończenia ewentualnie jakiegoś układu tutaj impulsowego, czyli fala pierwsza, druga pędząca, fala trzecia, fala czwarta i potem jeszcze fala piąta, zejście do 150 zł. Tak to może być, dopóki, tak jak powiedziałem, nie wybijemy tutaj tego szczytu na 164,45, dopóty cały czas patrzymy w dół, a jak go wybijemy, to dopiero dostaniemy szansę na to, że rynek być może kończy tutaj nam tę większą korektę. Kolejna spółka to Pekao S.A. Na Pekao S.A. mamy pin bar z białym korpusem. Wszystko widzimy w takim zakresie tego poprzedniego tutaj tego overbalansu. Teraz ten cały ruch do góry. No, ja mówię tak, tutaj zawsze na dwoje babka wróżyła. Może być tu jakiś impuls, ale równie dobrze z wyraźną korektą jest trójka. Więc to wszystko może tworzyć większą korektę pędzącą. A jeżeli tak, no to ta ostatnia świeca z tego tygodnia daje podstawy do tego, aby sądzić, iż może powinniśmy iść dalej do góry i atakować tutaj poziom tych 117, 118 zł, czyli tutaj jak gdyby tą strefę tutaj oporu. Patrząc teraz na wykres PKO od strony dziennej, no mamy zejście trójką i tutaj wydaje się, że nawet gdybyśmy chcieli mieli dalej spadać, to jeszcze powinien dać próba ataku na rejony, na okolice 107,65, czyli wyjście tutaj też jakąś trójką i dopiero potem ewentualnie mocniejszy spadek. Tak to powinno moim zdaniem wyglądać. Natomiast spójrzmy na to jeszcze z tej strony, że po utworzeniu się tutaj tego impulsu mamy jakąś korektę schodzącą do 50%, a więc tu nie stoi nic na przeszkodzie, abyśmy poszli teraz dalej do góry. Mamy tutaj taką mocniejszą, jak gdyby, nie, może nie mocniejszą, ale taką trochę inną wersję, jak gdyby układu gwiazdy porannej. No i teraz, jeżeli wybijemy tutaj ten poziom, tak jak powiedziałem, ten hit 105,50, no to mamy sygnał swingowy, sygnał kupna. Oczywiście, czy on zadziała, czy nie utworzy się właśnie ta trójka korekcyjna, po której będzie mocniejsze zejście w dół, tego do końca nie wiemy, bo no to trudno, bo jest jednoznaczne przewidzieć. Ale kierując się tymi prostymi zasadami, no powinniśmy mieć ruch do góry. Kolejna spółka to PKN Orlen. Tutaj na PKN-ie też wyraźna świeca. Najpierw tutaj ten dolny cień, ale zwracałem, ten górny cień, zwracałem na to uwagę, że jest biały korpus, a jeżeli jest biały korpus przy górnym cieniu, to jest zawsze no, znacznie słabsze, aniżeli z czarnym korpusem. I jest szansa co najmniej na próbę ataku, ponownego ataku na te poziomy maksymalne. Teraz patrząc szerzej, mamy wybicie szczytu, zejście w ramach korekty. Tu mieliśmy impuls pięciopalowy, tu mieliśmy korektę, więc powinniśmy iść do góry. Utworzyła nam się tutaj formacja przenikania, która została potwierdzona. Następnie była korekta, pójście do góry, że rynek cofnął, ale widzimy znowu idzie dalej. Myślę, że tutaj jest duża chęć, duże parcie na to, aby zmierzyć się z rejonem około 90 zł. Natomiast jeżeli spojrzymy teraz na wykres dzienny, no to widzimy, mamy tutaj mniej więcej zejście w rejon, do rejonu overbalansu, naruszone, tak, ale to jest takie naruszenie. No tutaj wzrost, korekta, no i teraz znowu wzrost. To, co mnie niepokoi, patrząc na wykres dzienny, to fakt, znaczy taki jest, pozostawia niesmak jak dla mnie, to fakt, że mamy obrót większy tutaj wyraźnie na tej świecy wzrostowej, tak, nie na tym spadku, na tej świecy wzrostowej. No to jest takie pewnego rodzaju, ale wybicie tutaj, jak widzimy, 81 tego poziomu, tego szczytu, no będzie swingowym sygnałem kupna, który każe nam się właśnie kierować, no właśnie w okolice tych 90 zł. Ja może jeszcze raz tylko pokażę, bo tak szybko zapytałem, dlaczego 90 zł tutaj jest ta strefa? Ta strefa to jest strefa, która no, przyciąga, że tak powiem, jak magnes, tu powstała nam głowa z ramionami, została wybita, retest i było zrealizowanie. No więc teraz siłą rzeczy, jak widzimy, bliskość tej strefy już wywołała reakcję. Więc teraz powinien być jeszcze atak, ale z drugiej strony patrząc, jeżeli mamy reakcję, która nie wybija dołka, to można się spodziewać, że kolejny atak będzie atakiem udanym. Więc ja mówię tutaj o tym, że powinniśmy iść w rejony 90, ale jest bardzo duże prawdopodobieństwo, znaczy są duże szanse na to, że tym razem, jeżeli tutaj to zostanie zrealizowane, to będziemy wybijać i będziemy pokonywać tą tutaj strefę.
PKO BP, biała wzrostowa świeca, no cały czas jesteśmy jak gdyby w trendzie wzrostowym, tu widzimy też pierwsza, druga, trzecia, czwarta, to no co, być może tutaj właśnie teraz pójdzie piąta, która będzie atakować ten poziom, bo tutaj górne ograniczenie tej największej korekty, jaka miała miejsce od szczytu z 2018, no zatrzymało skutecznie na chwilę tutaj cenę, ale nie ma dużego odejścia, jest tylko retest wybitego poprzedniego szczytu. Należy się spodziewać wybicia tej strefy i pójścia w okolice 48. Jeżeli miałoby się to zmienić, no to będziemy musieli najpierw wybić minimum tej świecy z tego tygodnia. Patrząc teraz na wykres dzienny, no to widzimy tutaj utrzymujący się trend wzrostowy. Tutaj ten układ korekty na tę chwilę nie doszedł nawet do tego mniejszego overbalansu, ale jak widzimy, jest tutaj związane z tym, że korekta, która tu powstała A, B, C, zeszła do szczytu poprzedniego swingu, tak? Do wybitego poprzedniego, czyli mamy retest, mamy tutaj układ, który promuje wzrosty, no i teraz chwilowe przeczekanie, po którym powinniśmy mieć dalszą kontynuację wzrostu. A to jest, przypomnę, PKO BP, czyli ta spółka z największym udziałem. I na koniec PZU. Tutaj po odcięciu dywidendy zeszliśmy w tej chwili, w kolejnym tygodniu jeszcze wykonaliśmy dalszy spadek w postaci takiej małej czarnej świecy. W tym momencie zeszliśmy tutaj do tej strefy, a zarazem do zakresu overbalansu, tego większego overbalansu. Ja już może teraz po tym tygodniu tutaj zdejmę te czerwone, ale dlaczego jeszcze je mam? Po to, żebyśmy widzieli, że tutaj no, mogło być A, B, C, ale mogło być pierwsza, druga, trzecia w postaci piątki, czwarta i teraz jeszcze przyjdzie pora na piątą. I teraz czy tu zatrzyma dokładnie overbalance, czy powiedzmy sobie jednak będziemy mieli zejście głębsze, bo w tej chwili mamy tutaj zejście wyraźnie do 38, ale niedaleko jest 35. Natomiast jeżeli byśmy mierzyli tutaj cały ten wzrost wzrostowy, no to widzimy, że tutaj 38 wypada znacznie, jeszcze znacznie niżej, więc tu jeszcze może nastąpić na zejście i delikatne zejście, znaczy delikatne, ale jeszcze dalszy spadek. Zresztą nie mamy w tej chwili jakiegoś układu, który mógłby świadczyć o zatrzymaniu, tak? Więc to jak najbardziej na to trzeba patrzeć. Tu jedynie mamy tą silną strefę wsparcia, która jeszcze nie została przebita. W związku z tym spójrzmy na PZU od strony dziennej i co my tu widzimy? Tu widzimy, że cały ten układ jest pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, czyli jest wykończony impuls, natomiast w górę mamy tylko, no chociażby co najmniej A. Więc myślę, że jest to raczej, te spadki czwartku, piątku są, no co najmniej chociażby falą B i w związku z tym powinniśmy mieć co najmniej chociażby falę C, która doszłaby tutaj do poziomu tego około 39, 39, 50. Ale przypomnę o tym całym układzie, który mamy po korekcie, ten ruch, który też może być układem z pędzącą po środku i tutaj zejście piątką, to by było takie rozciągnięcie dużej, dużej, dużej takiej układu całego korekcyjnego, gdzie mamy falę A, falę B, falę C, tak? A to już by było rozciągnięte 1:1. Nie chcę, może trudno w to uwierzyć i ja sam mam z tym problem, ale mogłoby to dać naprawdę bardzo, bardzo silny wzrost z racji tego, że chociażby taki odpowiadający jak tutaj to całe, więc no to praktycznie nie chce się w to troszeczkę wierzyć, ale co tu ma do tego wiara? Patrzymy, moim zdaniem co najmniej jeszcze ruch do góry, tutaj do strefy 39, nawet bym powiedział bardziej prawdopodobne utworzenie tu pełnego impulsu, chociażby w ramach A, B i jako C pełen impuls, a to oznaczałoby możliwość dojścia do 41. Bardziej na najbliższe sesje do wzrostu niż do spadku. Tak. A to PZU jakby nie było, no to też jest tą spółką, która ma ponad 9% udział w indeksie WIG20. I to chyba tak. To już jest wszystko, jeśli chodzi o spółki z indeksu WIG20, także usłyszymy się ponownie za tydzień w niedzielę.